Witajcie drodzy kochani, chciałbym wam opowiedzieć kilka słów na temat pietruszki, selera, jak również włosków, które pochodzą od młodej kukurydzy, które są bardzo lecznicze na nerki, ponieważ produkty żywnościowe są zmanipulowane wielokrotnie, mają dużo chemii, ta chemia oddziaływuje na nasze nerki, przede wszystkim tabletki, które ludzie chorzy zażywają w różnych chorobach czy infekcjach, antybiotyki. Drodzy kochani, możliwe, że te tabletki was w jakimś tam stopniu leczą z pewnych chorób, ale oddziaływują na wasze nerki i po prostu jeżeli osoba brała przez wiele lat tabletki, no niestety nerki po prostu są do niczego. Żeby po prostu te nerki wspomóc, żeby te nerki oczyścić, najlepszy jest wywar z normalnej pietruszki. No po prostu zrobić wywar z pietruszki, można dodać trochę soli, można dodać trochę oleju z oliwek i po prostu zrobić taką jakby zupę z pietruszki, taki wywar i ten wywar po prostu, drodzy kochani, możecie sobie pić. Drugim takim warzywem jest seler. Seler również jest bardzo pozytywnie wpływa na nasz organizm. Można z niego zrobić zupę, wywar i to właśnie nam oczyści nasze nerki, będzie wspomagać nasze nerki. A przede wszystkim pietruszka, która jest gotowana z dodatkiem oliwki, z dodatkiem przypraw, może po prostu spowodować lepsze funkcjonowanie naszych nerek. Dodam, że niektórzy ludzie w zimie mogą nie mieć pietruszki, także latem można ususzyć pietruszkę i mieć po prostu w paczkach przygotowaną na okres zimowy. To jest taka jakby, no, taka jakby rada, dzięki czemu możecie zachować pietruszkę na zimne miesiące, a szczególnie ludzie, którzy są w Polsce, ponieważ tutaj my na Teneryfie mamy pietruszkę cały rok na okrągło, ze względu na klimat. No ale wiadomo, nie wszyscy mają tą możliwość posiadania świeżej pietruszki, także można po prostu mieć ją ususzoną i przygotowaną na okres zimowy. Dodam, że taki wywar z pietruszki jest bardzo zdrowy, wspomaga pracę nerek i dla osób, które mają naprawdę problemy z nerkami dzięki złej żywności śmieciowej, która jest serwowana w McDonaldach i innych supermarketach, no to po prostu możecie się oczyścić wasze nerki bardzo efektywnie właśnie pietruszką. Również chciałem napomnieć o tych włoskach, które są od kukurydzy. Te włoski od kukurydzy, drodzy kochani, nie wyrzucajcie ich, zachowajcie je sobie, połóżcie na talerz, na jakąś tackę, żeby one wyschły. I w odpowiednim momencie możecie je schować do papierowej torebki. I wówczas te włoski, jeżeli robicie herbatę, napar, możecie wrzucić te włoski właśnie do robienia waszej herbaty. One mają właściwości oczyszczające nerki. Bardzo dobrze funkcjonują na oczyszczenie waszych nerek. Także zawsze, jeżeli znajdziecie na polu kukurydzy, tam jest świeża kukurydza, możecie po prostu nazbierać tych włosków do jakiejś plastikowej siatki i po prostu potem położyć na papierze, żeby to po prostu doschło, wyschło na słońcu i dzięki czemu będziecie mogli mieć zapas tych właśnie tych włosków od kukurydzy na zimę i parzyć z nich smaczną herbatę, dzięki której będziecie czuli się lepiej i wasze nerki będą po prostu czyste i to jest właśnie taki system prosty do oczyszczania nerek. Można to zrobić albo z włoski od kukurydzy, albo pietruszka, albo używać wywaru z selera i dzięki czemu po prostu wasze nerki będą pracować o wiele, wiele lepiej. Na marginesie chciałbym dodać też, że posiadamy aronity, odpromienniki mineralne. Na linku pod YouTube'em znajdziecie nasze aukcje. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę i do widzenia.